Wiadomości lokalne, dzień dobry. W poprzednich wiadomościach informowaliśmy Państwa o fali protestów mieszkańców ulicy Jesiennej i Bohaterów Katynia w związku z budową nowej linii tramwajowej. Zgodnie z obietnicą w dniu dzisiejszym przedstawimy Państwu stanowisko Urzędu Miasta w tej sprawie. No cóż, projekt przebudowy nowej linii tramwajowej w Rzosowiak-Błeszno powstawał za poprzednich władz, w poprzednich kadencjach, więc to był element taki, gdzie były konsultowane i trasy tej nowej linii i to, czy w ogóle mieszkańcy, jaki wariant te trasy wybierają, więc to był najlepszy moment. Teraz jest ta inwestycja na takim etapie, że jest to praktycznie niemożliwe, czy bardzo trudne i to nie jest przełożenie przysłowiowego kabla energetycznego, jest to przebudowa czy przeprojektowanie całej linii tramwajowej nowej. Ona już jest w trakcie budowy, w trakcie realizacji jest ta inwestycja. Pozostaje tutaj wysłuchać mieszkańców. Są negocjowane ostatnie zmiany. Mówimy tutaj o przesunięciu kilku metrów, tak żeby oddalić tę linię tramwajową od bloku. Czyli tych bloków mieszkańcy właśnie z Bohaterów Katynia. Spotykałem się tutaj z naszymi projektantami i z urzędnikami i po tym spotkaniu oczywiście postaram się wszystko zrobić, żeby sprawdzić, czy jest taka możliwość o te kilka metrów przesunięcia dalej linii tramwajowej. Liczba bezrobotnych w Częstochowie i powiecie gwałtownie wzrosła, za to ofert pracy dramatycznie ubyło. Pieniędzy na szkolenie i zakładanie firm też będzie jak na lekarstwo. Takiego wzrostu dawno nie było. Według danych Częstochowskiego Urzędu Pracy w styczniu bez zatrudnienia było ponad 22 tysiące osób, a bezrobotnych może być jeszcze więcej, gdyż o zwolnieniach w oddziałach w całym kraju poinformowali m.in. tak duzi pracodawcy jak Poczta Polska, Telekomunikacja Polska czy PKO SA. Mimo skromniejszych środków Urząd Pracy stara się wprowadzić aktywne formy zwalczania bezrobocia. Cały reportaż możecie Państwo zobaczyć w osobnym materiale. Trzeba wyraźnie powiedzieć i tu każdy musi o tym usłyszeć, że kwoty, które otrzymaliśmy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w stosunku do kwot z roku ubiegłego stanowią około 30% tych kwoty z tamtego roku. Natomiast od 21 lutego będzie trwał nabór na dotacje i refundację miejsca pracy. Rzeczywiście jak i grudzień, tak i styczeń no jest bardzo ciężki tutaj dla naszego rynku pracy. Tych osób bezrobotnych bardzo wiele się rejestruje. Wiąże się to na pewno też z przedłużającym się okresem zimowym, ciężką zimą, w związku z tym i te wszystkie prace, które są robione sezonowe i tak dalej, no na pewno musiały zostać jakby skrócone. Ale rzeczywiście w stosunku do tamtego roku liczba ofert pracy no zdecydowanie w miesiącu styczniu się zmniejszyła, mimo tego, że nasi pośrednicy pracy, aktywni pośrednicy, chodzą aktywnie do pracodawców, szukając tych ofert dla naszych osób bezrobotnych. Pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Krawczyk. W miniony weekend doszło do jednego wypadku oraz 36 kolizji drogowych. Ponadto policjanci zatrzymali 14 nietrzeźwych kierujących oraz kilkanaście osób podejrzanych o popełnienie przestępstw narkotykowych. Żareccy policjanci testują kłady. Jest to nowy sprzęt do wykorzystania w policyjnej służbie. Funkcjonariusze odbyli wcześniej specjalne przeszkolenie. Będą oceniać przydatność i możliwości techniczne sprzętu. Chcą się przekonać także, czy w zimowych warunkach oraz zalesionym terenie takie pojazdy sprawdzą się lepiej niż radiowozy. W poniedziałek podczas konferencji w sali sesyjnej Urzędu Miasta kilkudziesięciu przedstawicieli instytucji oświatowych poznawało zasady pozyskiwania dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących i szkół podstawowych z Częstochowy oraz powiatów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ulicy Bielskiej w Częstochowie ruszy na wojnę z miastem o drogę dojazdową do lecznicy. Planowane jest połączenie ulicy Bielskiej i Obrońców. Nowa jezdnia ułatwiła i przyspieszyła kursowanie karetek między szpitalem a Tysiącleciem. Ambulanse mogłyby omijać zakorkowaną i pełną tirów ulicę Okulickiego, a autobusy nie jeździłyby już okrężną drogą. Na tym skorzystaliby głównie pacjenci. Jedna osoba podejrzana jest o to, czy została zarażona wirusem świńskiej grypy. Osoba ta przebywa obecnie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Bielskiej w Częstochowie. Czy podejrzenia są słuszne, okaże się po badaniach, do których szpital pobrał materiał. Odpadający tynk, pourywane rynny oraz zaciki na ścianach
XIX-wieczny pałacyk Brassa przy ulicy Strażackiej w Częstochowie popada w coraz większą ruinę. Właścicielem elewacji jest policja, która w tym roku niestety nie ma ani grosza na utrzymanie budynku. Mieszkańcy częstochowskiej Grabówki są zaniepokojeni, gdyż od kilku dni dzielnicę regularnie odwiedzają pracownicy wodociągów, którzy składają trutki na szczury. Mieszkańcy martwią się, czy trutka nie przedostanie się do wody pitnej, a po drugie, czy gryzonie w niej przypadkiem nie pływają. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.